Witam serdecznie. W niniejszym filmie chciałbym pokazać Wam, jak tworzyć prezentację w LaTeX-u w oparciu o klasę Beamer. Część z Was chyba nie słyszała nic jeszcze na temat LaTeX-a, więc króciutki wstęp na ten temat. Cóż to takiego LaTeX? LaTeX to oprogramowanie do tworzenia wysokiej jakości dokumentów tekstowo-graficznych, takich jak artykuły, książki, plakaty, prezentacje, prace dyplomowe i temu podobne. LaTeX jest bardzo popularny w środowisku naukowym, matematycy, fizycy bardzo chętnie, bardzo często korzystają z LaTeX. Dokument LaTeX to, jak widzimy, jest to dokument tekstowy, zawierający treść naszej prezentacji, naszego artykułu, naszej książki plus komendy składu tekstu. Dokument ten składa się z dwóch części. Preambuły, tak, czyli tutaj, linijki od pierwszej do czwartej, no i ciała dokumentu, pozostałe linijki. Preambuła rozpoczyna się od komendy Document Class. Parametrem tej komendy jest nazwa klasy dokumentu, który chcemy otrzymać. Czyli w naszym przypadku określam tutaj, że chcę otrzymać dokument typu artykuł. W preambule umieszcza się różnego rodzaju deklaracje, które mają obowiązywać w całym dokumencie. No, tutaj w linii trzeciej mamy użytą komendę use package, która ładuje nam pakiet o nazwie Polski, dzięki któremu możliwy jest skład tekstu w naszym ojczystym języku. W ciele dokumentu umieszczamy właściwą treść plus komendy składu tekstu. Tutaj mamy dwie przykładowe, takie jak section oraz tekst bf. Tak przygotowany dokument musimy przekształcić albo do formatu DVI, albo do formatu PDF. Format DVI w dzisiejszych czasach już raczej nie jest popularny, tak jak parę lat temu. W dzisiejszych czasach używa się formatu PDF. Żeby przekształcić do tego lub do tego formatu, korzystamy z programu zwanego kompilatorem. Czyli jeżeli chcemy otrzymać z naszego wejściowego dokumentu LaTeX-owego dokument w formacie PDF, musimy użyć kompilatora o nazwie PDF LaTeX. Natomiast jeżeli chcemy otrzymać dokument w formacie DVI, użyjemy kompilatora o nazwie LaTeX. Zarówno plik w formacie PDF, jak i w formacie DVI możemy obejrzeć na ekranie za pomocą odpowiedniej przeglądarki, czyli w przypadku PDF-a będzie to zapewne Acrobat Reader. Dokument PDF możemy również bezpośrednio skierować na drukarkę, natomiast w przypadku formatu DVI musimy go przekształcić za pomocą kompilatora DVIPS do formatu PostScript, no i dopiero dokument postscriptowy możemy wysłać na drukarkę. Dlaczego warto tworzyć prezentację w LaTeX-u? Powodów jest kilka. Pierwszy z nich to jest taki, że w łatwy sposób możemy przekształcić publikację w prezentację. Tak? Czyli jeżeli mamy przygotowany artykuł na jakąś konferencję naukową i chcemy na tej konferencji naukowej go zaprezentować, w łatwy sposób możemy go przerobić na prezentację. Czyli tutaj mamy nasz przykładowy artykuł i przeróbka polega tak naprawdę na zmianie nazwy klasy z artykuł na Beamer. No, skrócenie oczywiście tekstu artykułu, tak żeby on nam się zmieścił na slajdzie. Treść slajdu określa się za pomocą pary komend begin frame, end frame. Drugi powód to możliwość używania systemów kontroli wersji, dzięki czemu
kilka osób może pracować nad jedną prezentacją. No, niezaprzeczalna zaleta. Kolejny powód to łatwość generowania prezentacji w sposób software'owy, czyli łatwiej jest nam napisać program, który generuje plik tekstowy z prezentacją LaTeX, niż napisać program, który generuje plik binarny w formacie PPT, w formacie PowerPoint. Kolejna przyczyna, no to łatwość rozszerzalności funkcjonalności za pomocą pakietów. Ja swoją prezentację będę tworzył w oparciu o pakiet o nazwie Beamer. Jest kilka pakietów, które umożliwiają nam tworzenie prezentacji. Pakiet Beamer jest chyba jednym z najpopularniejszych, no i a poza tym posiada on moim zdaniem najwięcej możliwości. Pakiet Beamer dostarcza nam między innymi klasy o nazwie Beamer. Dzięki tej klasie możemy otrzymywać prezentację w formacie PDF. Format PDF jest przenaszalny na różne systemy operacyjne. Klasa Beamer umożliwia nam wzbogacanie naszej prezentacji elementy dynamiczne, dzięki czemu na przykład treść slajdu może być pokazywana na ekranie etapami. Slajdy mogą zawierać notatki prelegenta. Tutaj zobaczcie, mamy przykładowy slajd z notatkami prelegenta. Z lewej strony mamy notatki prelegenta, z prawej strony mamy właściwą treść slajdu. No i teraz cała sztuka polega na tym, żeby tę lewą część slajdu wyświetlić sobie na laptopie, żeby tę lewą część slajdu widział wykładowca, natomiast żeby prawa część była widoczna słuchaczom. Jak to zrobić? No, są odpowiednie programy, które umożliwiają nam wyświetlanie takiego dwuczęściowego slajdu osobno na laptopie, osobno na rzutniku. Osoby, które są zainteresowane, bez problemu znajdą takie oprogramowanie za pomocą wyszukiwarki Google. Naszą prezentację możemy tworzyć w kilku trybach. Tryb domyślny nosi nazwę Beamer i umożliwia nam tworzenie prezentacji jednorzutnikowych. Jeżeli mamy do laptopa podłączone dwa rzutniki i chcielibyśmy, żeby na każdym z nich był widoczny, żeby na każdym z nich była widoczna inna treść, możemy sobie włączyć tryb Second. Mamy możliwość przygotowania folii, które sobie później wydrukujemy. Mamy więc tryb Trans, który umożliwia nam przygotowanie takich folii. No i mamy tryb, który umożliwia nam złożenie naszej prezentacji w trybie handout. Tryb handout umożliwia nam przygotowanie materiałów pomocniczych dla słuchaczy. Za chwilę zobaczymy, jak wygląda przykładowa prezentacja złożona w trybie handout. No i mamy wreszcie tryb article, który umożliwia nam przygotowanie prezentacji z podziałem nie na slajdy, ale na strony. No i zobaczmy, czym tryb handout różni się od trybu artikuł. Z lewej strony mamy prezentację w trybie handout, czyli prezentacja, którą wydrukujemy i rozdamy później słuchaczom. Ta prezentacja w tym trybie handout pozbawiona jest elementów dynamicznych, czyli nie mamy slajdów, które wyświetlają się fragment po fragmencie. Cały slajd jest widoczny naraz. Natomiast z prawej strony mamy prezentację złożoną w trybie artikuł, czyli nasza prezentacja jest podzielona na strony formatu A4. No i ten tryb artykuł przeznaczony jest do przygotowania materiałów dla wykładowcy. No dobrze, tyle
tyle tytułem wstępu. Może jeszcze jedna uwaga na temat klasy Beamer. Zobaczcie, klasa Beamer umożliwia nam również tworzenie posterów, tworzenie plakatów. Żeby taki plakat stworzyć oprócz klasy Beamer, musimy mieć pakiet o nazwie Beamer Poster. Ok, to tyle tytułem wstępu i teraz spróbuję pokazać Wam w praktyce, jak tworzy się prezentację. Jak wiemy, dokument LaTeX jest dokumentem tekstowym, czyli teoretycznie moglibyśmy użyć notatnika do przygotowania naszej prezentacji. No, podejrzewam, że mało kto używa notatnika do tych celów. Ja korzystam z edytora, który nazywa się Tech Studio. To jest takie zintegrowane środowisko, które umożliwia nam przygotowanie dokumentu LaTeX, no i jego kompilację. Później możemy taki przygotowany dokument obejrzeć sobie za pomocą wbudowanej przeglądarki. No dobrze, stworzę naszą pierwszą prezentację od zera, tak, czyli nowy dokument. I tak, muszę określić klasę tworzonego dokumentu, czyli to będzie dokument klasy Beamer. I tutaj dodatkowo określam, że będę tworzył prezentację dla języka polskiego, czyli tutaj podaję parametr Polish. I w związku z tym, że to będzie prezentacja w naszym ojczystym języku, muszę załadować jeszcze dwa pakiety. Czyli jeden z nich to będzie pakiet o nazwie Polski. Natomiast drugi to będzie pakiet Input ENC. On jest potrzebny po to, żebym mógł bezpośrednio wstawiać polskie znaki diakrytyczne w naszym dokumencie. Tak, czyli use package Input ENC i te polskie znaki diakrytyczne będą w standardzie UTF-8. A pakiet się nazywa Input ENC. No dobra, mamy już preambułę i teraz będę tworzył ciało naszej prezentacji, czyli tak, begin document. No i muszę podzielić naszą prezentację na slajdy, muszę określić treść każdego ze slajdów, czyli do tego celu służy otoczenie o nazwie frame, czyli begin frame, end frame, no i tutaj podaję, co ma się znaleźć w treści slajdu. W treści slajdu ma się znaleźć ten wyróżniony oto napis. No dobra, zapiszę sobie to pod określoną nazwą. Zapisz jako, no niech będzie dokument. No i kompilacja i popatrzmy. No jest, mamy slajd z treścią, ale bez tytułu. Tytuł określa się na poziomie komendy begin frame. Tutaj podajemy tytuł. Tytuł. Możemy też wprowadzić podtytuł. W kolejnej parze nawiasów klamrowych podajemy podtytuł. No jest, zobaczcie, mamy
mamy nasz pierwszy slajd. No, prezentacja powinna zawierać też slajd tytułowy. Czyli taki slajd tytułowy w tym momencie przygotuję. Tak, czyli najpierw muszę określić parametry dla slajdu tytułowego, czyli imię i nazwisko autora lub autorów, tytuł prezentacji, instytucje, z której pochodzą autorzy, czyli tak, autor, tytuł, no i instytucja, z której pochodzi autor. O, coś takiego. No, kompiluję i jak widzimy, nic się nie dzieje. Nie pojawił się slajd tytułowy. No, nie pojawił się slajd tytułowy, dlatego że myśmy w preambule tylko określili parametry dla strony tytułowej. I teraz w ciele dokumentu musimy umieścić komendę, która taki slajd tytułowy nam wygeneruje, utworzy. To jest to komenda make title. Dobrze, tutaj jeszcze oddzielę za pomocą znaków komentarza komendę od naszego slajdu głównego. Dobra. No i zobaczcie, pojawił nam się slajd tytułowy. No, jak przyglądniemy się naszej prezentacji, to ona niespecjalnie ładnie wygląda. No, tytuł jest innym kolorem, takim niebieskim. Pozostałe elementy są na czarno. No, przydałaby się zmiana kolorystyki dla naszej prezentacji. Jak to zrobić? Musimy w tym celu użyć komendy use theme i w tej komendzie podajemy nazwę motywu, który ma zostać zastosowany do naszej prezentacji. No, na przykład taki theme. No i zobaczmy, tak, pojawiły nam się w stopce slajdu informacje o autorze, o tytule prezentacji, dacie prezentacji, no i który to jest slajd pośród listy wszystkich slajdów. No, dobra, co teraz możemy tutaj jeszcze zmienić? Możemy zmienić kolorystykę slajdu. O, tak, czyli tutaj podajemy nazwę schematu kolorystycznego, który ma zostać zastosowany. No i tak z pamięci spróbuję podać. No, chyba się nie pomyliłem. O, nie pomyliłem się. No, aczkolwiek ta prezentacja nie wygląda może zbyt atrakcyjnie. Zobaczmy ją w trybie pełnego ekranu. No, okej. Może być. Jednak ta wersja kolorystyczna nie wygląda zbyt ładnie. Dobrze, czyli wrócę do tego, co było poprzednio. I teraz chciałem Wam zaprezentować, jak naszą prezentację wzbogacić o elementy dynamiczne. Żeby ją wzbogacić o elementy dynamiczne,
musimy dowiedzieć się, cóż to takiego warstwy. Każdy slajd może składać się z wielu warstw, a każda z nich przechowuje określoną wersję tegoż slajdu. Domyślnie slajd składa się tylko z jednej warstwy. Każda z warstw ma swój odpowiednik w postaci stron w wynikowym dokumencie PDF. Czyli żeby było jaśniej, zobaczmy. Mamy tutaj z prawej strony w sposób schematyczny oznaczony slajd składający się z dwóch warstw. W warstwie numer 1 mam umieszczony napis lubię, w warstwie numer 2 napis lubię latecha i każda z tych dwóch kolejnych warstw ma swój odpowiednik w wynikowym dokumencie PDF. Tutaj, tak, czyli warstwa numer 1 ma swój odpowiednik w postaci strony zawierającej napis lubię, warstwa numer 2 to kolejna strona w dokumencie PDF, która zawiera tym razem napis lubię latech. Czyli jeżeli sobie taki dokument wyświetlimy w trybie pełnego ekranu, no to jak można się domyślić, otrzymamy efekt pojawiającego się napisu latecha. Czyli tak, najpierw wyświetli nam się strona z napisem lubię, po naciśnięciu spacji pojawi nam się dodatkowo napis latecha po napisu lubię. W celu dodania treści do warstw należy użyć bądź to komendy pause, bądź tak zwanych specyfikatorów warstw. Specyfikator warstw to po prostu pewna wartość ujęta w nawiasy kątowe. Specyfikatory warstw nigdy nie występują samotnie. Są one elementem listy argumentów określonych komend bądź otoczeń, takich jak na przykład item on slide, czy też otoczenie abstract. Przyglądnijmy się przykładowym specyfikatorom warstw, jakie one mają znaczenie. W najprostszej postaci specyfikator warstwy ma postać liczby, czyli jeżeli taki specyfikator umieszczę po komendzie item, to znaczy, że treść danego itema, treść danego elementu wyliczenia ma się pojawić w warstwie o takim numerze. Jeżeli ma się pojawić w warstwie przykładowo od drugiej do ostatniej, po numerze warstwy umieszczam znak minusa. Jeżeli natomiast ma się pojawić w warstwach o określonych numerach od do, no to zakres dla numerów warstw rozdzielam minusem. Jeżeli natomiast ma być w warstwie od pierwszej do przykładowo piątej, to ten znak minusa muszę umieścić przed numerem warstwy. No i tutaj taki troszeczkę bardziej złożony przykład. Ten specyfikator mówi, że dana treść ma się pojawić w warstwie od drugiej do piątej oraz w siódmej i dziewiątej. No dobrze, mam nadzieję, że to, co powiedziałem, jest w miarę jasne. Spróbujemy zastosować poznane komendy oraz specyfikatory w naszej przykładowej prezentacji. Prezentacja jest bardzo prosta, składa się tylko z jednego slajdu zawierającego trzyelementowe wyliczenie. No, elementy tego wyliczenia będą się wyświetlać jednocześnie. Ja chciałbym uzyskać następujące. Najpierw pojawia się pozycja pierwsza wyliczenia, po naciśnięciu klawisza spacji pojawia się druga, pierwsza cały czas jest widoczna, nie znika. Naciskam po raz kolejny klawisz spacji, żeby przejść do następnej strony w dokumencie wynikowym PDF. Pozycja pierwsza i druga są stale widoczne i pojawia się pozycja numer 3. Żeby uzyskać ten efekt, skorzystam z komendy pause. No i popatrzmy,
Tak, na podglądzie to wygląda obiecująco. Zobaczmy, jak to będzie w Acrobat Readerze. No właśnie. Pierwsza strona wynikowego dokumentu PDF, pozycja numer 1 jest widoczna. Naciskam spację. Pojawia się dodatkowo pozycja numer 2. Naciskam spację, dodatkowo pojawia się pozycja numer 3. Czyli w ten sposób uzyskałem efekt, o którym przed chwilą wspominałem. Teraz ten sam efekt spróbuję stworzyć, używając specyfikatorów warstw. Komenda item pozwala na zastosowanie specyfikatorów warstw. Teraz tak, czy jeżeli wpiszę te specyfikatory w takiej postaci, czy uzyskam taki sam efekt jak poprzednio? No, chwilę na zastanowienie się. O, tylko tutaj ma być dwójka, nie jedynka. No. Odświeżę. Tak, czyli na pierwszej stronie w wynikowym dokumencie mamy pozycję numer 1. Przechodzę do kolejnej strony. Pozycja numer 1 znika, pojawia się pozycja numer 2. Przechodzę z naciśnięciem spacji do kolejnej strony w wynikowym dokumencie PDF. Znika pozycja druga, pojawia się pozycja numer 3. Czyli w ten sposób uzyskałem efekt pojawiających się i znikających podpunktów, a ja chciałem, żeby one nie znikały. No, to jakbyśmy to naprawili? No, chyba już słyszę podpowiedzi, tak? Dopisać tutaj minusik tu i tu. No, tutaj nie muszę, bo trzecia warstwa jest zarazem ostatnią. No i zobaczmy. Odświeżam. Pojawia się pozycja pierwsza. Dobrze, przechodzę do kolejnej strony. Nie znika pozycja pierwsza. Dodatkowo pojawia się pozycja druga. Przechodzę znowuż do kolejnej strony. Pojawia się pozycja trzecia. Czyli uzyskałem ten sam efekt, który poprzednio otrzymałem, używając komendy pause. Mogę takie wyrażenie, gdzie po kolejnych itemach są kolejne numery warstw i minusy, tak? Czyli chodzi mi o takie wyrażenie, tak? Takie wyrażenie, kolejna liczba minus, kolejna liczba minus, kolejna liczba minus, mogę zapisać skrótowo w taki sposób. Nawiasach kątowych plus minus. W tym momencie tutaj mogę usunąć te specyfikatory. Czyli kompilator w miejsce plusika dla kolejnych itemów będzie wstawiał kolejny numer warstwy. Czyli dla pierwszego itemu w miejsce plus minus wstawi jeden minus, tak? Dla drugiego itemu w miejsce plus minus wstawi dwa minus. Dla ostatniego itemu w miejsce plus minus wstawi trzy minus. No, zobaczmy, czy tak będzie w istocie. Odświeżam. No, zgadza się. Czyli uzyskaliśmy efekt pojawiających się i nieznikających podpunktów. Myślę, że warto zapamiętać sobie ten oto skrót składniowy. Dobra. Kolejny przykład to dynamiczny wzór matematyczny, czyli wzór, którego elementy będą się pojawiać składnik po składniku. A równa się mc kwadrat, to jest nasz wzór ćwiczebny. A, jeszcze brakuje czegoś takiego. No, mamy wzór statyczny w tej chwili i teraz chcę go podzielić na składniki, które będą się pojawiać po kolei. No więc zastosuję znaną nam już komendę pause. Pause w tym miejscu.
Może tutaj. No i zobaczmy. Zgodnie z tym, co jest zapisane, to tak, najpierw powinien pojawić się napis E. Później po naciśnięciu spacji, po przejściu do kolejnej strony, dopisuje się znak równości. Później po kolejnym naciśnięciu dopisuje się M. Po kolejnym naciśnięciu spacji dopisuje się C kwadrat. No to zobaczmy. E równa się M C kwadrat. Tak, czyli możemy ten wzór omawiać etapami i w trakcie naszego omawiania będzie się odsłaniał odpowiedni fragment wzoru. Dobrze, a jak uzyskać efekt pojawiania się wzoru od końca do początku? No to tutaj musimy już zastosować specyfikatory warstw. Specyfikatory warstw, jak wiemy, nie występują samotnie. Należy ich użyć w połączeniu z jakąś komendą. Tą komendą, którą tu użyjemy, będzie komenda onSlide. onSlide, tak, czyli zastępujemy onSlide czyli jeszcze raz. Ma się pojawić na samym początku C kwadrat, później M, później znak równości, a na końcu E. C kwadrat ma być widoczne zawsze. Możemy to zapisać tak, 1 minus, a możemy to zapisać również tak, czyli to, co znajduje się na prawo onSlide, po onSlide nie ma specyfikatora warstwy, jest widoczne zawsze. Czyli C kwadrat będzie widoczny w warstwie od pierwszej do ostatniej. No, to powinno być widoczne w warstwie od drugiej do ostatniej, natomiast to w trzeciej do ostatniej. No i czy to wystarczy, tak? Czyli czy zastąpienie wszystkich pauzów komendą onSlide i dodanie odpowiednich specyfikatorów spowoduje, że ten wzór będzie się pojawiał od końca do początku. Dobra, skompiluję, a wy w tym czasie się zastanówcie, czy tak będzie w istocie. Tak, jestem. No, jak widzimy, nie za bardzo, tak? Czyli C kwadrat jest widoczne, ale E też jest widoczne. Naciskam spację. Pojawiło się M, ale E jest stale widoczne. Naciskam spację. Pojawił się znak równości. No właśnie, jak to poprawić? Trzeba tutaj jeszcze dopisać na samym początku onSlide. No, 4 minus, ale nie mamy więcej warstw, więc wystarczy onSlide 4. No i teraz. No i teraz odświeżam. No i popatrzmy. C kwadrat jest widoczny. Naciskam spację, przechodzę do kolejnej strony. Pojawia mi się z lewej strony M. Naciskam spację. Z lewej strony dopisuje się znak równości, naciskam spację, z lewej strony pojawia się E. Beamer oferuje bardzo ciekawą funkcjonalność, jaką jest możliwość definiowania tzw. obszarów klikalnych. O co chodzi? No, żeby dowiedzieć się, cóż to są obszary klikalne, muszę najpierw wstawić do mojej prezentacji jakikolwiek obrazek. Dobrze, skorzystam w tym celu z kreatora, który umożliwia mi szybkie wstawienie grafiki. Szerokość niech będzie 50% szerokości. Obrazek taki na przykład, tak, dama z łasiczką. No właśnie, mamy nasz obrazek i chciałbym
otrzymać taki efekt, że klikając wybrany fragment obrazka, otrzymuję jego powiększenie. Tak? Czyli chciałbym zobaczyć jakieś szczegóły tego obrazu Leonarda da Vinci, po to, żeby móc zaprezentować słuchaczu. Czyli muszę zdefiniować obszar klikalny. Robi się to następująco. Za pomocą komendy frame zoom określam, który fragment naszego slajdu będzie zoomowalny. Dobra, czyli pierwsza rzecz, muszę określić, w której warstwie mają się pojawić obszary klikalne. Niech to będzie warstwa numer 1. I muszę jeszcze dodatkowo określić, w której warstwie ma się pojawić powiększony fragment. Tak? Czyli powiększony fragment ma się pojawić w warstwie numer 2. Tutaj możemy wyspecyfikować dodatkowe opcje. Chcę, żeby obszar klikalny był oznaczony prostokątem, więc wpisuję tutaj border, no i podaję tutaj współrzędne obszaru klikalnego, tak, czyli i współrzędną x-ową i y-ową lewego rogu obszaru klikalnego, no i szerokość, wysokość tego obszaru, no, czyli tak z palca wpiszę, niech będzie coś takiego. No tutaj na przykład tak 1,5 cm, a tutaj na przykład 0,25 cm i teraz tutaj niech będzie 2,2 cm. Dobra, zobaczmy. O, jest, widzicie, pojawił się obszar klikalny. No, tutaj nie trafiłem niestety ze współrzędnymi. No dobra. No niech będzie tak 1,5. Czyli tu będzie na przykład tak. No, jeszcze nie trafiłem. 4, może 5. Ok, już prawie. To teraz tutaj dam 0,5. No, jeszcze może to 1 cm. O, jest. Widzimy, mamy obszar klikalny na twarzy naszej damy z obrazu. No i teraz uruchomię przeglądarkę w trybie pełnoekranowym. O, i jak widzimy, otrzymujemy w powiększeniu twarz naszej damy z obrazu. W przypadku PowerPointa mamy możliwość bezpośredniego tworzenia rysunków z poziomu programu. W przypadku LaTeXa mamy również możliwość bezpośredniego tworzenia rysunków z poziomu edytora, przy czym jest to zadanie znacznie trudniejsze. No, spróbuję zaprezentować, jak utworzyć prosty rysunek składający się z dwóch kół w różnym kolorze. W tym celu załaduję pakiet o nazwie TIX. Po załadowaniu tego pakietu mogę wstawiać rysunki bezpośrednio z poziomu mojego dokumentu. Mam nowe otoczenie o nazwie TIX Picture. W tym otoczeniu TIX Picture w
wprowadzam komendy rysujące, no, no, w moim przypadku miałoby to być dwa koła. Tak, czyli najpierw może narysuję okrąg, żebyśmy zobaczyli, jak wygląda składnia takiego polecenia rysującego. Tak, czyli mówię mu narysuj w funkcji o współrzędnych 0, 0 okrąg o promieniu 1 cm. Na końcu średnik. No jest. A i teraz kolor jest czarny. Chciałbym, żeby był pomarańczowy, czyli orange. Tak. I docelowo miało być to koło, nie okrąg, czyli wypełniony okrąg, czyli zamiast draw używam fill. No jest. I drugie koło niech będzie w kolorze czerwonym. W kolorze czerwonym. Czyli tutaj ma być red. No i przesunięte w stosunku do tego pomarańczowego wzdłuż osi X-ów o jedną jednostkę. No i okej, zobaczcie, mamy bardzo ładny rysunek. No i teraz chciałbym otrzymać ten rysunek z efektem dynamicznym, czyli najpierw ma się pojawiać to pierwsze koło pomarańczowe, a później koło czerwone. No i jak to zrobić? No, już słyszę odpowiedzi, tak? Użyć komendy pause, no. No to zobaczmy w trybie pełnoekranowym. Tak, w warstwie numer 1 mamy pierwsze koło i w warstwie numer 2, w warstwie drugiej pojawia się koło czerwone. Możliwe jest tworzenie animacji. Do tego celu służy komenda animate. Komenda animate umożliwia nam tworzenie bardzo prostych animacji. W przypadku bardziej złożonych należy użyć pakietu o nazwie animate. Spróbuję zaprezentować działanie komendy animate na prostym przykładzie. 8-elementowe wyliczenie i chcę utworzyć dosyć prostą animację, mianowicie taką. Po pierwszym naciśnięciu spacji wyświetli mi się pozycja numer 1. Pozostałe będą niewidoczne. Po przejściu do kolejnej strony automatycznie odsłonią się pozycje od drugiej do ósmej. Czyli chcę utworzyć animowaną wersję podpunktów od drugiego do ósmego. No więc zobaczmy najpierw, jak to wygląda w tym momencie. Skompiluję sobie przykładowy dokument. No właśnie, wszystkie pozycje są widoczne na jednym slajdzie. Żeby otrzymać animowaną wersję, po pierwsze muszę użyć tego skrótu składniowego, który parę minut temu przedstawiłem, czyli muszę po prostu porozdzielać poszczególne elementy wyliczenia na warstwy. Czyli w nawiasach kątowych wpisuję plus, minus, bo chcę, żeby punkty, które się pojawiły, już nie znikały, dlatego dałem tutaj minusa. Jeżeli miałyby znikać, minusa musiałbym usunąć, zostawić samego plusa. No dobrze, kompilacja i popatrzmy. Tak, odsłonięta jest pozycja numer 1, naciskam klawisz spacji, przechodzę do kolejnej strony. Pojawiła się pozycja numer 2, no i teraz każde naciśnięcie klawisza spacji przenosi mnie do kolejnej strony i w rezultacie odsłania się kolejny podpunkt mojego wyliczenia. Moim celem było utworzenie animowanej wersji tego wyliczenia, czyli przypominam, chodzi o to, żeby pozycja numer 1 została automatycznie odsłoniona.
później jak przejdę do kolejnej strony, automatycznie mają mi się odsłonić pozycje od 2 do 8. Czyli muszę utworzyć animowaną wersję warstwy od 2 do 8 za pomocą komendy animate. Od 2 do 8. Tak. Żeby te animacje działały prawidłowo, potrzebuję Acrobat Readera. Acrobat Readera mam zainstalowanego w moim systemie. Tak. I te animacje odtwarzają się, jeżeli włączę tryb pełnego ekranu, czyli Ctrl-L. O, widzieliście, tak? Jeszcze raz mogę. No, mogę, aha. Muszę zatrzymać, bo i od początku, bo ta animacja, jak ją próbowałem cofać, ona cały czas szła do przodu. Czyli jest jeszcze raz, tak, odsłonięty podpunkt pierwszy, naciskam spację lub klikam myszką, lewym przyciskiem myszy i odsłaniają mi się pozostałe pozycje. Czyli to była bardzo prosta animacja, utworzona za pomocą komendy animate. Jeżeli chcemy tworzyć bardziej złożone, wtedy należy użyć pakietu o nazwie animate. Obejrzyjmy może dwie przykładowe animacje stworzone w oparciu o ten pakiet. Nie są one niestety mojego autorstwa. U dołu macie podane źródła, skąd można ściągnąć kod źródłowy. Pierwsza z tych animacji to animacja całki oznaczonej. Rysunek, jak można się domyślić, został stworzony w oparciu o pakiet Tix. Natomiast sama animacja została stworzona w oparciu o pakiet Animate. Uruchamiam animację. No i zobaczmy. Tak, u góry nam się zmienia granica całki. Automatycznie zmienia nam się wartość całki. I rysuje nam się pole powierzchni pod krzywą. Czyli animacja z matematyki. Dla odmiany animacja z fizyki. Celujemy pistoletu do pudełka zawieszonego na pewnej wysokości. Prędkość pocisku jest taka, reprezentowana tutaj tą strzałką. W momencie naciśnięcia spustu upuszczamy nasz cel. No i czy kula trafi w cel? No tak, jak pojawiły nam się tutaj wzory. No i teraz, co się stanie, jeżeli prędkość pocisku będzie większa? No, też kula trafi w cel, ale na wyższej wysokości.